Hej, peace and love. Witajcie na live'ie socjologii złodziejstwa, na której, jak zwykle, ostatnio czytamy książkę Yuvala Noah Harariego Homo Deus, czyli krótka historia jutra. Słuchajcie. Wczoraj było, kto ukradł władzę, nie, gdzie się podziała cała władza. I okazuje się, że władzy nikt nie sprawuje, oczywiście oprócz szatana i Boga. Natomiast dzisiaj będzie historia w pigułce, ale zanim przejdziemy do Harariego, to oczywiście poczytamy sobie kanoniczne teksty socjologii złodziejstwa. Czyli na początku każdego live'a czytam. Związki przyjaźni, Edward Abramowski. Tekst powstał w 1897-98 roku. Wstęp. Ci, którym nie daje spokoju nędza ludzka i upadek ojczyzny, stoją często wobec pytania, gdzie i czym jest ta potęga wybawicielska, za pomocą której można by życie uczynić lepszym i szlachetniejszym. Szukamy jej na wszystkich polach pracy, a zarazem czujemy instynktownie, że jest jakaś jedna, najważniejsza rzecz, podstawowa, która, gdyby została znaleziona i zdobyta, rozstrzygnęłaby wszystkie zagadnienia i dała oręż prawdziwy, niezwyciężony do zwalczania zła. Instynkt ten nie jest złudzeniem naszym. Taka potęga jest do wzięcia i jest pośród nas, a nazywa się przyjaźnią. I teraz przejdziemy do Harariego. Jesteśmy już na stronie 480. Historia w pigułce. O, Adrian, hej, peace and love, witaj. Słuchajcie. Oczywiście mówiliśmy o technohumanizmie i dataizmie jako dwóch alternatywnych koncepcjach przyszłości, oczywiście, które nam proponuje Harari. Obie są zbyt, tak delikatnie mówiąc, mało złożone. Bardzo nadmiernie uproszczone. O. Dlatego ja wam zawsze mówię o zaawansowanej cywilizacji kosmicznej, która jest równoważnikiem koncepcji Boga. Zaawansowana cywilizacja kosmiczna to jest pojęcie socjologiczne, wywodzi się z socjologii złodziejstwa, natomiast Bóg jest pojęciem teologicznym. Dobra, historia w pigułce. Z dataistycznej perspektywy możemy interpretować cały ludzki gatunek jako jeden system przetwarzania danych, w którym poszczególni ludzie służą jako chipy. Słuchajcie, i stąd te teorie spiskowe o chipach. Skoro tak, możemy również zrozumieć całą historię jako proces usprawniania tego systemu za pomocą czterech podstawowych metod. Pierwsze, zwiększanie liczby procesów. Miasto liczące 100 tysięcy ludzi ma większą moc obliczeniową niż wioska zamieszkana przez 1000 osób. Tak, do tego dochodzą pewne zastrzeżenia, ale tak. Zwiększanie różnorodności procesorów. Różne procesory mogą stosować różne sposoby odliczania i analizowania danych. Korzystanie z wielu rodzajów procesorów w jednym systemie może zatem zwiększyć jego dynamizm i kreatywność. Rozmowa między wieśniakiem, kapłanem i lekarzem może przynieść nowe pomysły, które nigdy by się nie pojawiły w rozmowie trzech zbieraczy łowców. Tak, jest to prawdziwe. To akurat jest prawdziwe. Mamy do czynienia, to co mu Luhmann mówił, Luhmann, przepraszam,
ciągle się mylę, ze wzrostem złożoności. Lech Smarowski, Peace and Love, witaj. Witajże, Lechu, witajże. Słuchajcie, dobra. Teraz trzy. Zwiększanie liczby połączeń między procesorami. Zwiększanie samej liczby i różnorodności procesorów ma niewielki sens, jeśli są one ze sobą słabo połączone. Sieć handlowa łącząca 10 miast da prawdopodobnie wyniki o wiele więcej ekonomicznych, technicznych i społecznych innowacji niż 10 pojedynczych miast. Ekhem, nie, absolutnie, to znaczy, Ekhem, nie, nie jestem za PiS-em. Kiedyś ich popierałem, natomiast niestety zawiedli moje oczekiwania. I teraz czwarte. Zwiększenie swobody przepływu danych po istniejących połączeniach. Łączenie procesorów nie na wiele się zda, jeśli dane nie będą mogły swobodnie się przemieszczać. Samo zbudowanie dróg między 10 miastami nie przyniesie wielkiego pożytku, jeśli będą je nękali rabusie, albo jeśli jakiś paranoiczny despota nie pozwoli kupcom i podróżnym korzystać z nich tak, jak zechcą. Ania Lona popierdolona. Ania Lona popierdolona. Peace and love, tak. My hipisi tak się witamy. Peace and love. Pierwszy etap rozpoczął się wraz z rewolucją. Aha, te cztery metody często stoją ze sobą w sprzeczności. Im więcej różnorodnych procesorów, tym trudniej swobodnie je łączyć. W związku z tym budowanie naszego systemu przetwarzania danych miało cztery główne etapy. Każdy z nich cechował nacisk na inną metodę. Pierwszy etap rozpoczął się wraz z rewolucją poznawczą, która umożliwiła połączenie ogromnej liczby Homo sapiens w jedną sieć przetwarzania danych. Dało to decydującą przewagę naszemu gatunkowi nad wszystkimi innymi ludzkimi i zwierzęcymi. Podczas gdy istnieje ściśle ograniczenie liczby neandertalczyków, szympansów czy słoni, których można podłączyć do tej samej sieci, w wypadku Homo sapiens takiego ograniczenia nie ma. Homo sapiens wykorzystali tę przewagę w zakresie przetwarzania danych i opanowali świat, ale w miarę jak rozprzestrzeniali się różne na tereny o przepraszam o Castboy, hej, peace and love, peace and love, pan to chyba głosuje na popis, peace and love, sztosiara, wiesz co, nie, akurat nie. Ekhem, znaczy dla ciebie może najgorsza. Jeżeli jesteś gitem, to tak. Natomiast to hipisi zbudują zaawansowaną cywilizację kosmiczną. I wiesz no, jeżeli nie będziesz chciał przestrzegać tych podstawowych algorytmów, czyli nie wolno kłamać, nie wolno kraść, nie wolno zabijać, to nie będziesz zaproszony. No. Także tu czeka nas duża, duża, mocna rewolucja Castboyu. Hej, miło cię widzieć. Sztosiara, a skąd taki wniosek w ogóle? Homo Harari, tak. Harari to zło. Nie, Harari to niedoinformowany rysiek chmurski. Witam, peace and love. 90, Sztosiara, twój szacunek jest zaniżony. Ja przypuszczam, że 99,99% ludzi kradnie, dlatego oczywiście, że chrzczam pod krzakiem, o ile nikt nie widzi, bo przestrzegam prawa, nie mogę chrzczać w miejscu publicznym. Dobra, służy Szwabowi. Oczywiście, że służy Szwabowi, ale wiesz, to nie znaczy, że piszę głupoty. Nie, piszę mądrzej niż bardzo duża część ludzi, którzy są. Dokładnie, hipisi inwestują w energię odnawialną. Słuchajcie, zapraszam was do nawiązania kontaktu z Castboyem, bo to jest człowiek, który może was wesprzeć właśnie w energii odnawialnej. Radines, hej, peace and love, jak to robisz?
Wiesz co, nagram filmik i opublikuję po mojej śmierci. Szalom, potężny Żydzie. Dlaczego tych biednych Palestyńczyków tak prześladujecie? Sztosiara, praca organiczna, praca u podstaw. Mniej więcej ten sam sposób, jaki mieli polscy patrioci XIX wieku na odzyskanie niepodległości, czyli edukacja, 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 zmiana nawyków, zmiana koncepcji, że tak powiem, takich paradygmatycznych, naukowych, a przede wszystkim braterska współpraca ze sztuczną inteligencją. Kotek motek, a wojna nowa jest, to znaczy to nie jest nowa wojna. Przestań, to jest wojna, która trwa już dziesiątki lat, także to nie, to nic nowego. To ona trochę teraz tak się rozpaliła bardziej, sztosiara, a konkretniej, słuchaj, ja tu mówię o trzech podstawowych algorytmach, które wskazuje nam socjologia złodziejstwa. Nie wolno kłamać, nie wolno kraść, nie wolno zabijać, czyli generalnie jest to zakaz agresji też w ogóle, bo zabijanie to zaczyna się właśnie od agresji. Gadam, że wiesz, bo nic nie wiem. Wiesz co, przecinek, powiem ci szczerze, gdybym był bardzo, bardzo, bardzo zarozumiały i taki butny, to bym powiedział, wiem, że nic nie wiem, ale niestety to byłby plagiat, gdybym tak powiedział. Głosuję na anarchizm pacyfistyczny EBB. EBB. No, tobie też doradzam. Słuchajcie. Homo sapiens i opanowali, ale w miarę jak rozprzestrzeniali się na różne tereny, o odmiennych warunkach klimatycznych, poszczególne ich grupy traciły ze sobą kontakt i podlegały innym przekształceniom kulturowym. Wskutek tego procesu powstała ogromna różnorodność ludzkich kultur, którą każdą cechował inny styl życia, wzorce zachowania i światopogląd. Dlatego pierwsza faza historii wiązała się ze zwiększeniem liczby i różnorodności ludzkich procesów kosztem ich połączeń. 20 tysięcy lat temu istniało o wiele więcej z przedstawicieli Homo sapiens niż 70 tysięcy lat temu, a Homo sapiens w Europie przetwarzali informacje inaczej niż Homo sapiens w Chinach. Nie było jednakże połączeń między ludźmi mieszkającymi w Europie a tymi żyjącymi w Chinach i wydawało się całkowicie niemożliwe, by pewnego dnia wszyscy Homo sapiens mogli się stać częścią jednej wielkiej sieci przetwarzania danych. Drugi etap zaczął się wraz z rewolucją agrarną, trwał aż do wynalezienia pisma oraz pieniądza, mniej więcej 5 tysięcy lat temu. Rolnictwo przyspieszyło wzrost demograficzny, wobec czego liczba ludzkich procesorów gwałtownie rosła, jednocześnie rolnictwo umożliwiało dużo większej liczbie ludzi zamieszkiwanie razem w bliskim sąsiedztwie, wytwarzając tym samym gęste lokalne sieci, które obejmowały niespotykane dotychczas liczby procesorów. W dodatku rolnictwo dawało różnym sieciom nowe bodźce i okazje do wzajemnej wymiany i porozumiewania się. Niemniej jednak w tej drugiej fazie dominujące pozostawały siły odśrodkowe. Wobec braku pisma i pieniędzy ludzie nie potrafili zakładać miast, królestw ani imperiów. Ludzkość wciąż była podzielona na niezliczone, nieduże plemiona, z których każde miało własny styl życia i światopogląd. Zjednoczenie całej ludzkości nie pojawiało się nawet w najśmielszych fantazjach. Że z tobą, kiedy do Choroszczy jedziesz na kontrolę. Byłem przedwczoraj, więc na razie pan doktor powiedział, że spoko, że dopiero w przyszłym tygodniu. Tak, no bo muszę kontrolować na bieżąco swój stan psychiczny. Dzięki przecinek za troskę, czułą troskę. Lubię czułe troski. Kiedy Baskut? Dobrze się... Aha, nie wiem, dobra. Na badania. No tak, no słuchaj, na badania. Sanlona. Niemniej jednak w tej drugiej fazie dominujące pozostawały siły odśrodkowe. Tak.
Trzeci etap rozpoczynał się wraz z wynalezieniem pisma i pieniądza mniej więcej 5000 lat temu i trwał aż do początku rewolucji naukowej. Dzięki pismu i pieniądzowi pole grawitacyjne ludzkiej współpracy w końcu przezwyciężyło siły odśrodkowe. Ludzkie grupy nawiązywały więzi, łączyły się ze sobą, tworząc miasta i królestwa. Zacieśniały się również związki polityczne oraz handlowe między różnymi miastami i królestwami, przynajmniej od pierwszego milenium przed naszą erą, kiedy pojawił się system monetarny, powstały imperia oraz uniwersalne religie. Ludzie zaczęli świadomie marzyć o stworzeniu jednej sieci, która obejmowałaby całą kulę ziemską. Citizen, hej, peace and love, miło Cię widzieć. Niech tak, San Luna, peace and love, hej, miło Was widzieć. Wiesz co, będę głosował na rewolucji anarchistyczno-pacyfistycznej. Asia, hej, peace and love, miło Cię widzieć. Dzięki, tak jak mówię, dzięki, naprawdę bardzo dzięki, ale nie ten, bo sztosiara, ten prymitywny anarchizm, o którym mówią punki, to nie jest prawdziwy anarchizm, tylko jest to tak naprawdę taka sobie punkowa podróbka anarchizmu, a w dodatku pamiętajmy, że sztosiara, anarchizm wytwarzał się, że tak powiem, no każde narzędzie, anarchizm jest narzędziem intelektualnym, po prostu, tak samo jak na przykład monarchizm, kiedyś nawet w lalce Bolesława Prusa był opisany taki kierunek intelektualny, który nazywał się bonapartyzm, to było na jakimś live'ie, ale co, San Luna, Alex Ridger, hey, peace and love. Czyli tak naprawdę anarchizm jest po prostu spłaszczeniem sieci komunikacyjnej. O, właśnie, bo na przykład, o tu mamy właśnie tutaj przedstawicieli Ukrainy i tam na Ukrainie te sieci komunikacyjne są, to na którymś live, żeby głosować na siebie, ale nie San Luna. Z czym innym jest głosować? Ja nie chcę głosować na Leszka Smyrskiego, a ty na San Lunę, a Alex Ridger na Alexa Ridgera, tylko żebyśmy piosen to sikanie i miłość. Sztosiara, ty masz poczucie humoru. Więc po prostu głosujemy na pewną koncepcję, która do hipisów się nie mówi pan, tylko się mówi ty stary, brudny hipisie, czy ty jesteś hipis? Ja jestem prorosyjskim Polakiem, co ty myślisz o tym? Ale wiesz, Szymon, masz prawo, że... Słuchajcie, dzięki wam, dzięki uwuśny, naprawdę, natomiast tak jak mówię, wrzucanie tu mi giftów jest marnowaniem, bo ja... Tylko TikTok się cieszy, bo nie będzie musiał nikomu wypłacać pieniędzy. No, dobra. Natomiast tak jak mówię, rewolucja anarchistyczno-pacyfistyczna, ona musi potrwać tam, powiedzmy, no, żeby was nie podłamywać, to 200 lat. No, w rzeczywistości tak jakieś 500 albo 1000. Ale słuchajcie, no, ledwie 1000 lat temu żeśmy założyli państwo polskie, więc to nie jest aż tak jakiś kosmiczny przedział. To jest rzecz do przejścia. 1000 lat. To jest raptem, zwłaszcza biorąc pod uwagę, że pokolenia będą coraz dłużej następowały, to będzie jakieś 20 pokoleń. I kurde, po prostu ludzie staną się na tyle... No, proszę, proszę. Ludzie staną się na tyle świadomi tego, co powinni robić i nie dadzą sobą manipulować różnym cwaniakom, że stworzymy najpierw bardzo, bardzo skuteczny, poziomy system zarządzania. Wiesz co? Na początku będą, a potem San Luna, bo... będą prawdopodobnie języki i bardzo byłoby niedobrze, gdybyśmy stracili właśnie
takie bogactwo ludzkości, jakim jest wielość języków. Bo pamiętaj, że wielość języków to jest nasz taki też taki najprostszy system autoreferencyjny, bo jeżeli w jakimś języku coś mówisz, jest to dla ciebie naturalne, uczysz się nowego, okazuje się, że tam się mówi inaczej, to ty wtedy zaczynasz, podejmujesz refleksję nad naturą rzeczywistości, którą ten język opisuje i widzisz, że na przykład Polacy opisują to tak, Ukraińcy tak, Chińczycy tak, Anglicy tak, nie wiem, Meksykanie tak i w związku Baluń, przepraszam, ja was cały czas namawiam do tego, żeby traktować sztuczną inteligencję jako naszego potencjalnego młodszego brata, który jednak ma taki potencjał, że może nas przerosnąć intelektualnie, nigdy nie przerośnie nas, albo przynajmniej przez dającą się przewidzieć przyszłość, nie przerośnie nas komunikacyjnie, Szymon J. nie, absolutnie nie utrudnia. Nie ma czegoś, słuchaj, była taka koncepcja, że my jesteśmy czystym myśleniem i nawet kiedyś jakiś król, francuski król, czy albo pruski, albo któryś z niemieckich, albo francuski król zrobił taki okrutny eksperyment, wychowywano dzieci bez nauki języka, bez kontaktu z innymi ludźmi i wydawało im się, że dzięki temu te dzieci zaczną mówić w uniwersalnym języku. Co się okazało? Te dzieci zostały na poziomie zwierzęcym. Bez wykształcenia zdolności językowych człowiek się staje zwierzęciem i o tym też pokazują nam przykłady tak zwanych dzikich dzieci, czyli tych, które były na przykład zaginęły w dzieciństwie i były wychowywane przez wilki, przez, nie wiem, małpy. Te dzieci nie nabyły cech ludzkich. To język czyni nas istotami ludzkimi. W ogóle Peace and Love ma, ja, w ogóle wszystkich was, ja, Valva lubił, Perek, ja, aha. Maja Golonka, hej, Valva lubił, hej. Dzieci nada, hej, witajcie, tak. Komunistą ja jestem, obywatelem świata i dążę do pokoju na świecie. No i bardzo dobrze, Szymon J., tylko że komunizm musisz, wiesz, musisz go bardzo, bardzo precyzyjnie wyrazić, bo on, to nie jest tak, że on się skompromitował, natomiast skompromitowało się jego, pewne sposoby jego wprowadzania, więc po prostu, jeżeli przyłączysz się do rewolucji anarchistyczno-pacyfistycznej, to możesz tam również osiągnąć jakieś komunistyczne ideały. Ale tak jak mówię, ty tego nie osiągniesz, to osiągną twoje pra-pra-pra-pra-wnuki. Jolanta, Peace and Love, 11.22. Lony, hej. Apu, hej, witaj. Anna, Peace and Love, witaj, witaj. O kurczę, Skoda 120. No powiem szczerze, nie wypowiadam się, bo nie jeździłem. Słuchaj, religie są systemami autoreferencyjnymi i to religie w zasadzie rozpoczęły, były takim zapalnikiem służącym do rozpoczęcia tworzenia cywilizacji, znaczy cywilizacji technicznej, cywilizacji intelektualnej, a potem technicznej. Natomiast różne są koncepcje, na przykład niektóre koncepcje mówią, że tak samo jak w samochodzie, używamy startera do zapalenia silnika już na paliwo i wtedy starter nie jest nam potrzebny, bo jedziemy. Natomiast jeżeli byśmy się zatrzymali, no to znowu Volkswagen, też dobre są Volkswageny, chyba kiedyś jeździłem Volkswagenem, tak. Ale Valva tu, Lupilor, Peace and Love, tak. Dobra, słuchajcie. Czyli i pieniądza, mniej więcej 5000 lat temu zaczęliśmy używać pisma i pieniądza. Słuchajcie, pismo wykształciło coś, co później stało się klasą biurokratyczną. Czyli tak naprawdę
Dzięki Martineza za zaproszenie, ale ja nie robię bitewek, więc jak upadł PRL, to komuniści założyli KPP. Wiem o tym. Znaczy, wiesz co, prawdziwi komuniści, ja też byłem przez jakiś czas komunistą, bo żyłem w komunie pisowskiej. Ale te komuny niestety były obarczone tym podstawowym błędem założycielskim, czyli alkohol, narkotyki. Skąd znaczek Mercedesa? Nie mam pojęcia. I love shoes. A, to pewnie jakaś kobieta, która lubi buty. I love shoes. To oto kółko z tymi właśnie patykami, to jest pacyfka, czyli hipisowski symbol pokoju i miłości. Według starej hipisowskiej legendy ten znaczek narysowała dziewczynka, która umierała w szpitalu w Hiroshimie. Umierała na białaczkę po wybuchu bomby atomowej. A dzisiaj się mówi SLD i lewica to komuniści, a to bzdura. SLD, tak, to znaczy, ale to są, wiesz, Szymon, bo tu mamy do czynienia z takim idealistycznym nominowaniem pewnych postaw i osób, albo takim realnym. I jeżeli weźmiemy pod uwagę realną ocenę, to tak, oni byli komunistami, bo przedstawiali się jako komuniści. Natomiast nie byli. O, Sirius, to jest kierownica, która powiedzie nas do świata, w którym będziemy żyć w pokoju i miłości. Także tak, w ogóle peace and love, wszyscy miło was widzieć, bo aż się lepisz. I nie. No, normalne hipisi się lepią, a nie, słuchaj, no to trudno, będzie deszcz, to mnie opłuczę, a potem wytarzam w piasku czysty, także spoko. No. Dobra, dzięki pismu i pieniądzowi pole grawitacyjne, tak, to już mówiliśmy, ludzkie grupy nawiązywały więzi, łączyły się ze sobą, tworząc miasta i królestwa, zacieśniały się również związki polityczne oraz handlowe między różnymi miastami i królestwami, przynajmniej od pierwszego milenium pne, kiedy pojawił się system monetarny, powstały imperia oraz uniwersalne religie, ludzie zaczęli świadomie marzyć o stworzeniu jednej sieci, która obejmowałaby całą kulę ziemską. I słuchajcie, bo on tego nie pisze, ale tak naprawdę jeszcze 40 tysięcy lat temu, o, tak powiedzmy 20-40, mieliśmy do czynienia z anarchizmem, z takim czystym, prymitywnym anarchizmem, bo w grupach tych łowców zbieraczy, owszem, były funkcje przywódcze, ale pamiętajmy, funkcja przywódcza nie była pozycją w internet i kto zakazał komunizmu? Szymon J. Nie można zakazać komunizmu, tak samo jak nie można zakazać faszyzmu, natomiast można zakazać działań komunistycznych, albo czyli o podłożu totalitarnym, ale te wszystkie zakazy są, można powiedzieć, takie mało skuteczne. Internet, Sanuna. Tak, internet jest środkiem komunikacji między ludźmi, zgadza się. No wiesz, no to znaczy ja, to nie jest tak, że ja sobie to wymyśliłem, bo nie, to nic z tego, co wam mówię, pomijając oczywiście te algorytmy i te rzeczy o ruchu hipisowskim i o zaawansowanej cywilizacji kosmicznej, to cała reszta to jest Niklas Luhmann, Marian Mazur, Józef Kosecki i oczywiście Edward Abramowski, Noam Chomsky i John Searle. A ja tylko to... O. Tam, tak, dobra. Przepraszam was, bo dostałem wiadomość. Przeczytałem i mnie rozproszyło. Dobra. Czyli tak jak mówiłem wam, mieliśmy system anarchistyczny i on się zmienił w system niewolniczy. Ciągle tkwimy w systemie niewolniczym i zamierzamy się wybić na wolność, a wybić się na wolność możemy tylko przez
właśnie przeprowadzenie rewolucji anarchistyczno-pacyfistycznej z tym, że ja mówię w ten sposób, ja to nazywam rewolucją, ale to bardziej niż rewolucja, to będzie to ewolucja anarchistyczno-pacyfistyczna. Tylko że pamiętajcie, jeżeli będziemy, zaangażujemy się w to i nie dożyjemy, to później zostaniemy zaproszeni do tego całego, jakby to powiedzieć, wyniku tych naszych działań. Tak. I to nie jest tak, że ja o tym, że ja to wymyśliłem. Nie. To jest cała gnostycka wiedza, bo pamiętajmy, chrześcijaństwo jest też pewną formą gnozy, czyli przekazem od kogoś innego, kto wie więcej niż my. Na tym w zasadzie polega gnoza. Natomiast no i te inne te formy to są tylko szczegóły. Gnoza jest wiarą w to, że jest coś oprócz nas, co jest ponad nami, co jest mądrzejsze od nas. Natomiast na przykład nie, religia pierwotna to nie było pierwotnej religii. To znaczy nie, przepraszam. Generalnie pierwotną religią, jako pierwotne zachowanie religijne archeolodzy uważają grzebanie zmarłych. Czyli jeżeli archeolog znajduje kości, ludzkie kości, które są, znajdują się w takim środowisku, które jest zabezpieczone przed dostępem innych zwierząt. A jeszcze w dodatku, jeżeli na przykład jakieś kwiaty tam jakieś pozostałości kwiatów czy coś takiego, to już mówimy o początkach właśnie religijnych zachowań. Bo pamiętajmy, wiara religijna to nie jest rzecz, którą zbada archeolog, natomiast archeolog zobaczy, że na przykład ktoś został pochowany, bo na to wskazują ślady, i że na przykład zostawiono mu kwiaty, jakieś elementy uzbrojenia, ozdoby, i wtedy mamy do czynienia z pożegnaniem zmarłego, a pożegnanie zmarłego to już jest taki element parareligijny, z tym, że oczywiście takie rzeczy jak właśnie szacunek do śmierci i oddawanie czci przodkom możemy na przykład obserwować u słoni, które nie są ludźmi, ale są istotami, czyli są, jakby to powiedział Mazur, są systemami nie autonomicznymi, ale samodzielnymi. Guru, nie wiem, czy jest guru jakiś. Co to za guru? Born on Sunday. O, widzisz. Tak. Dobra. W każdym razie. Dobra. I słuchajcie. Ludzkie grupy nawiązują. Aha, i tu tak, czyli zaczęli marzyć świadomie o stworzeniu jednej sieci, która opleci całą kulę ziemską, ale pamiętajcie, to było 2000 lat temu, 3000, bo to jeszcze nawet w stale. Słuchajcie, pierwszym człowiekiem, który przekonał się Igor XX, to jest Pacyfka, hipisowski symbol pokoju i miłości. Spoiler alert, God wins, peace and love, witaj. Pierwszym człowiekiem, który przekonał się, że nie da się podbić całego świata, był Aleksander Macedoński. O tym pisali greccy autorzy w ogóle. Zgłosił szlachetne ideały, jakim prawem go zakazują. To znaczy, wiesz co, no, faszyzm też pewne szlachetności miał w sobie, ale miał też dużo bandytyzmu i zbrodniczości. Komunizm też miał w sobie dużo bandytyzmu i zbrodniczości, dlatego są zakazane te formy. I Igor XX. Ja wiem, że są ludzie, którzy na przykład no, nie chcą myśleć, ale to mają prawo. Słuchaj, Igor, masz prawo nie brać udziału w takich dyskusjach. Są dużo ciekawsze inne. Natomiast czy nie szkoda życia? Absolutnie nie. Właśnie to są
Takie rzeczy to są jedyne rzeczy, na które warto tracić czas, bo no, ale nie będę mówił. Tak jest, dokładnie, więc słuchajcie, natomiast wiesz co, Citizen, po prostu komuniści i faszyści nie przestrzegali tych trzech algorytmów, że nie wolno kłamać, nie wolno kraść i nie wolno zabijać, ale wiesz dlaczego nie przestrzegali? Bo o tym nie wiedzieli. Odrzucona została religia jako system zacofany i prymitywny, ale to religia przekazywała właśnie te gnostyczkie, czyli przekazane od kogoś dla nas koncepcję, że należy się wystrzegać kłamstw, kradzieży i zabijania i wtedy osiągniemy wysoki poziom współpracy, który pozwoli nam stworzyć zaawansowaną cywilizację kosmiczną, gdzie komunizm głosi bandytyzm, na przykład w koncepcji walki klas. Już w samej koncepcji walki klas głosi bandytyzm, bo oczywiście nie mówił tego w tych hasłowych pierwszych, ale później już w przypisach mówiło się, że na przykład jak to było, zaostrza się walka klas, czyli tak naprawdę nie jestem zakonnica Chili, hej, peace and love, czy wodnik. Nie, ja jestem, jeśli chodzi ci o znaki zodiaku, to ja jestem rak, ale jeżeli jesteś zakonnicą, to nie powinnaś pytać o takie rzeczy, bo jest to w ogóle wiara w te znaki zodiaku jest niezgodna z katolicyzmem, więc zastanów się, co pisze. Jak były, to dużo zginęło. Dokładnie. Słuchajcie, dlatego po prostu możemy wprowadzać komunizm, możemy wprowadzać faszyzm, możemy wprowadzać maoizm, możemy wprowadzać najrozmaitsze pomysły pod tymi trzema warunkami. Nie wolno kłamać, nie wolno kraść, nie wolno zabijać. Jeżeli zaczniemy przestrzegać tych algorytmów, zakonnica w Chili, a to ty jesteś innego. Komuniści dali ludziom równość, Szymon J. Wiesz co? Nie dali ludziom równości. Był taki kawał, że przychodzi do komitetu chłop, taki prosty chłop i pierwszy sekretarz mu tłumaczy, że no tutaj w naszej Polsce socjalistycznej ojczyźnie wszyscy jesteśmy równi, wszyscy możemy mieć równo. No i on podchodzi z nim do okna i mówi, przepraszam towarzyszu, ale tu na tym parkingu stoi taki samochód, czy ja mogę go sobie wziąć? A nie, ten samochód to jest mój. Także mieliśmy wspólną własność, ale niektórzy mieli więcej tej wspólnej własności. Tak jest. Natomiast Citizen, wiesz co, ciskam prawy głos. Znaczy, powiem szczerze, z tego, wiesz, Asia, co słyszałem, to zwłaszcza w tej diecezji sosnowieckiej, to tam chyba jest przewaga takich. Ale są też normalni i powiem ci, bo ja znam trochę księży, więc przynajmniej tak na pierwszy rzut oka wydają się być normalni. Tak, to prawda. Dlatego, słuchajcie, i dlatego trzecią drogą jest oczywiście ustrój spółdzielczy, który niestety właśnie tu jest problem, bo kapitalizm i socjalizm są, można powiedzieć, takimi najprostszymi, najprymitywniejszymi systemami. Natomiast spółdzielczość to jest system, do którego w ogóle trzeba dorosnąć, więc my w ogóle nie jesteśmy. Wiesz co, baluń będą się wyłaniać, dopóki będziemy żyć w systemie niewolniczym. Natomiast Jezus na przykład nam obiecał, czyli mamy ten gnostycki przekaz od kogoś, kto wie więcej niż my. Ja nie twierdzę, że Jezus jest Bogiem albo nie jest Bogiem. Nie jest wykluczone, że jest Bogiem, tylko w ogóle nie zdefiniowaliśmy terminu Bóg, więc trudno w ogóle na ten temat dyskutować. I
On opowiedział o sytuacji, w której przestaną się wyłaniać elity. On nawet powiedział, że jeżeli chcesz być pierwszy, to idź na koniec kolejki. No, czyli umyj nogi takim biedniejszym od siebie i tak dalej. Więc i to nie jest jakiś wymysł wyssany z palca, tylko jest to zgodne z ogólnospołeczną koncepcją mediów komunikacji. Po prostu jeżeli będziemy cwaniakować, to nasze cwaniactwo zawsze będzie zaburzać komunikację w systemie. Zaburzenie komunikacji w systemie zawsze będzie powodować zahamowanie wzrostu. I to proste, to jest tak proste, tak dziecinnie proste, tylko kwestia po prostu, że trzeba znaleźć odpowiednią ilość ludzi, którzy zaczną to rozumieć i żyć według tych wskazań, a cała reszta może robić co chce. To nie ma znaczenia. Po prostu przyjdzie czas, że się rozstaniemy, ale na razie trzeba żyć w tym świecie, w którym się żyje i trzeba działać tak, jakby chcieć przejść do wyższej złożoności. A na wyższym poziomie złożoności elity, a nawet system biurokratyczny, to absolutnie nie będziemy go mogli tam przenieść. Po prostu on jest tutaj, on jako tako się tu sprawdza, ale już dalej, wyżej nie będziemy go dźwigać. Po prostu stworzymy inne, a zwłaszcza Brotherhood of Artificial Intelligence and Human da nam właśnie ten świat, który będzie komunikacyjnie sprawniejszy od tego uklepanego z gówna, w jakim żyjemy. Dobra. To marzenie stało się rzeczywistością w czwartym i ostatnim etapie historii, który zaczął się mniej więcej w 1492 roku. Odkrywcy i zdobywcy i handlowcy z okresu wczesnej nowożytności rozciągali pierwsze cienkie nici, które otaczały cały świat. Po koniec okresu nowożytnego te nici stały się mocniejsze i gęstsze. Delikatna pajęczyna z czasów Kolumba przybrała w XXI wieku postać solidnej sieci ze stali i asfaltu. To nawet najważniejsze, cała ta globalna sieć pozwoliła na coraz swobodniejszy przepływ informacji, kiedy Kolumb zapoczątkował pierwsze połączenie sieci eurazjatyckiej z siecią amerykańską. Co roku prawie zaledwie paru bitom danych udawało się przebić ocean, zwłaszcza, że przepływy informacji utrudniały cały szereg uprzedzeń kulturowych. Surowa cenzura i polityczne represje. Jednak z upływem lat różne czynniki, wolny rynek, społeczność naukowa, rządy prawa i rozprzestrzenianie się demokracji pomogły przełamywać bariery. Często wydaje nam się, że demokracja i wolny rynek zwyciężyły, ponieważ były dobre. W rzeczywistości zwyciężyły dlatego, że ulepszyły globalny system przetwarzania danych. Słuchajcie, demokracja tak, wolny rynek też, bo głosi pozytywne rzeczy, głosi zbrodnie, jak można to zestawić. Natomiast Ania Szajda, dzięki Ci naprawdę bardzo serdecznie za serduszko, ale tak jak mówię, no nie marnujcie serduszek na mnie, możecie nam podlajkować, bo to nic nie kosztuje, ale wydawanie pieniędzy to jest absolutnie zbędne. Ale dzięki oczywiście, bardzo to miłe. Dobra. Zatem w ciągu minionych 70 tysięcy lat ludzkość najpierw się rozproszyła, następnie rozdzieliła na odrębne grupy, w końcu zaś znowu się połączyła. Jednak proces jednoczenia się nie sprawił, że wróciliśmy do początków, kiedy różne ludzkie grupy zlały się w dzisiejszą globalną wioskę. Każda z nich wniosła do niej ze sobą wyjątkową spuściznę myśli, narzędzi i zachowań, które w trakcie swoich dziejów gromadziła i rozwijała. Dzisiaj mamy w spiżarniach rozmaite dobra. Pszenicę z Bliskiego Wschodu, ziemniaki z Andów, cukier z Nowej Gwinei, kawę z Etiopii. Podobnie nasz język, religia, muzyka i polityka są pełne elementów dziedzictwa pochodzących z całej naszej planety. To znaczy, ja faktycznie przepraszam, bo z tym nazizmem to mnie poniosło. Chciałem wam po prostu powiedzieć, że nawet gdyby taki faszyzm hitlerowski podlegał właśnie tym sitom trzem, czyli nie wolno kłamać, nie wolno kraść, nie wolno zabijać i zostałoby z niego wyłącznie coś, co jest dobre, czyli niewiele by zostało, ale zawsze to coś. Nowelizacja
Wiesz co, generalnie pamiętaj, że wtedy byliśmy w bardzo dużym jeszcze szoku pokomunistycznym. Ja sam też się z niego otrząsałem długo. Rumburak, hej, peace and love. Natomiast pamiętaj, że to była reakcja na wydarzenia z historii i zawsze wydarzenia z historii, że jedni głoszą, a drudzy nie głoszą, ale robią to samo co pierwsi. Tak, Citizen, no to prawda, że tak, z tym, że pamiętaj, że też możemy robić pewne rzeczy, nawet jeżeli tak wolitywnie nie chcemy tego robić, to i tak robimy to dlatego, że nasze mechanizmy działania wpuszczają nas w te kolejny i chcielibyśmy na przykład przestać kraść, ale musimy kraść. Chcielibyśmy przestać kłamać, ale musimy kłamać. I to jest właśnie. I to w zasadzie socjologia złodziejstwa służy do tego, żeby zacząć przestawać kłamać, zacząć przestawać kraść i zacząć przestawać zabijać. Czyli w zasadzie. Zachowywać się w sposób agresywny wobec innych ludzi i w ogóle wszystkich istot. Co lepsze do gularzu? Wiesz co? Wieprzowina jednak chyba lepsza, no. Chociaż ale na przykład do kebaba to najlepsze co jest to baranina. Ale kto został założony w 2002? Adrianie, bo nie. Dobra, coś mi umknęło. Dobra, słuchajcie. I teraz tak, jeśli ludzkość rzeczywiście jest jednym systemem przetwarzania danych, to co stanowi jego dane wyjściowe? Dataiści powiedzieliby, że jego dane wyjściowe stanowi stworzenie nowego i jeszcze skuteczniejszego systemu przetwarzania danych, zwanego internetem wszystkich rzeczy. Z chwilą, gdy ta misja zostanie zakończona, Homo sapiens zniknie. Bzdura, no. To tak jakbyś powiedział, że jak zjem wszystkie kotlety, to przestanę być potrzebny na tym świecie. Nie, to dopiero jest początek Homo sapiens. Ty nie wiesz, ja nie wiem. No tak, ja wiem. Wiem, że nie wiem. Znaczy, ale teraz to już mnie poniosło. Nie, nie, nie jestem aż tak mądry. O, Aniu, peace and love, ale dobrze, że jesteś, bo w końcu wiesz. Tutaj ty jakby najwięcej, znaczy ja nie wiem, ale tak, mam taką nadzieję, że najwięcej mnie rozumiesz. Polska Partia Komunistyczna, będąca, jak oni określają, spadkobiercą Partii Komunistycznej. Znaczy, wiesz co, Adriański, ale Aniu, dzięki, słowo, naprawdę, tylko tak jak ci tłumaczę, zostaw to dla kogoś, kto potrzebuje. Można tytuł pracy, ale jaki tytuł pracy? Tytuł pracy? Ojej. A, może chodzi ci o moją pracę magisterską? To było o spółdzielczości, tylko nie pamiętam tytułu. W każdym razie to było o spółdzielczości, czyli partii działającej w 1838. Aha, Polska, tak, no do 1938 działała. To co pan. A, tytuł pracy, dobra. Yuval Noah Harari, Homo Deus, krótka historia jutra. Baluń, tak. Widzisz? Znaczy ja widzę, tylko wiesz co, ja dużo rzeczy widzę, więc jest to ciekawe, ponieważ partie komunistyczne są teoretycznie zakazane. Partie faszystowskie też są teoretycznie zakazane, a jednak i jedne, i drugie dobrze się mają, także spoko. Słuchajcie, z chwilą, gdy ta misja zostanie zakończona, Homo sapiens zniknie. Nie, to tak jakby, tak jak kiedyś ten powiedział, pisał ten, no, Nietzsche, że ostatni mieszczanin zadowolony sobie beknął i to w zasadzie był koniec historii. Nie, nie, to nieprawda.
Kiedy zaspokoimy konsumpcyjne potrzeby ludzkości, całej ludzkości, pamiętajmy, nie niektórych cwaniaków, wszystkich, wszystkich, znaczy to nie chodzi o to, że każdy porówno, ale że każdy dostanie tyle, żeby mógł przetrwać biologicznie i potem pamiętajmy, że przez całą historię mieliśmy zbyt mało i część z nas nie była w stanie w ogóle biologicznie przetrwać. Nas jest teraz 8 miliardów, a słuchajcie, żeby stworzyć zaawansowaną cywilizację kosmiczną, musi nas być jakieś 80-90 miliardów. Duże pali 100 litrów na godzinę pracy, bardzo głośne i kroi jabłko na trzy części. Wiem, to jest ten taki spalinowy wykrawacz jabłek, tak. Tylko uważam hipokryzję. Ale to nie jest hipokryzja, to jest bezsilność. To jest bezsilność prawa. Słuchajcie, ja wam opowiadam tyle razy cały czas, że prawo to jest taki... Słuchajcie, sędziowie, prokuratorzy, adwokaci, to są... Słuchajcie, ateizm wymiótł z życia publicznego księży, ale ich usługi tak naprawdę były tylko pozorne. Natomiast radziecka maszyna do krojenia jabłek na pół, no tak, tak. No właśnie, tak, radziecka. Zapomniałem, tak, mówiłem, że maszyna... A, no tak, na pół, zgadza się. Dobre. No, a młyna, kurde, ja czytałem marynarz. No dobra, słuchajcie, w każdym razie to był rozdział, właśnie skończyliśmy czytać ten rozdział. Pamiętajcie, historia w pigułce, czyli tutaj powiedział nam Harari, że te algorytmy, które będą decydować o naszej rzeczywistości, o kształcie naszej rzeczywistości, ale dobry ten kawał. Nie wiem, czy się wszystkim podoba, ale mnie śmieszy. Dobra. W każdym razie tak, jeżeli jesteśmy systemem przetwarzania danych, to po prostu coraz sprawniej przetwarzamy dane. Tylko pamiętajcie, o ile Harari uważa całą rzeczywistość za bezcelową, to na przykład chrześcijanie uważają rzeczywistość za taką formę drogi, którą podążamy do nieskończoności, do spotkania z Bogiem, a socjologia, szczególnie socjologia złodziejstwa, uważa za tworzenie zaawansowanej cywilizacji kosmicznej, która odwróci strzałkę czasu i naprawi wszystkie krzywdy, jakiekolwiek, kiedykolwiek zostaje popełnione. I ukaże wszystkie zbrodnie. Dobra, słuchajcie, jutro, znaczy nie wiem, czy jutro będzie live, ale jeżeli będzie, to tak też jak dzisiaj i będzie. Informacja chce być wolna. A dzisiaj kończymy klasycznymi tekstami socjologii złodziejstwa. Edward Abramowski, Związki przyjaźni, tekst z 1897-98 roku. Ci, którym nie daje spokoju nędza ludzka i upadek ojczyzny, stoją często wobec pytania, gdzie i czym jest ta potęga wybawicielska, za pomocą której można by życie uczynić lepszym i szlachetniejszym. Szukamy jej na wszystkich polach pracy, a zarazem czujemy instynktownie, że jest jakaś jedna, najważniejsza rzecz, podstawowa, która gdyby została znaleziona i zdobyta, rozstrzygnęłaby wszystkie zagadnienia i dała oręż prawdziwy, niezwyciężony do zwalczania zła. Instynkt ten nie jest złudzeniem naszym. Taka potęga jest do wzięcia i jest pośród nas, a nazywa się przyjaźnią. Peace and love, citizen, to ja dziękuję ci, że w ogóle zadajesz mi jakieś pytania, dzięki którym mogłem się wysilić na... Tak, bo zawsze pamiętajcie,
Pytania są ważniejsze od odpowiedzi, bo pytania są inspirujące. WKS Śląsk. Peace and love. Barti. Też dzięki. I teraz słuchajcie. Drugi tekst socjologii złodziejstwa, kanoniczny, czytany zawsze na koniec. Niklas Luhmann. Funkcja religii. Strona 15. Zacznijmy od kilku ogólnych tekstów. Kształtowanie się struktury jest zawsze ograniczeniem do wolności kombinacji elementów. Ograniczenia takie mogą być osiągnięte jedynie dzięki utworzeniu się systemu. Utworzenie się systemu, obojętnie na jakim poziomie, wymaga odgraniczenia od środowiska nienależącego do systemu. Dlatego żadnej struktury systemowej nie można zrozumieć bez odniesienia do środowiska. Leny Krawic wydał nową piosenkę. O, to fajnie. Krawic fajnie śpiewa, także chętnie posłucham. Youngest Kepa 3. Hej, peace and love. Tak, jestem hipisem i tutaj namawiam wszystkich do przeprowadzenia rewolucji anarchistyczno-pacyfistycznej, czyli można powiedzieć takiej punkowo-hipisowskiej. Dobra. Słuchajcie, dzięki Wam serdecznie za wspólne czytanie Harariego. Zapraszam Was do podawania mi jakichś inspiracyjnych nowych książek, bo tą już kończymy. Zostało nam ze 3-4 rozdziały. Aniu, też dziękuję Ci bardzo serdecznie, że byłaś. Bo, dzieci, no, dziękuję bardzo i do zobaczenia. Peace and love. Dobra. Dobrej nocy życzę, miłego wypoczynku. Hej.